Hej, z okazji Tygodnia Bibliotek Młodzieżowy Klub Książki poleca. Zapraszam na krótki filmik, w którym każdy z nas poleci Wam swoją ulubioną książkę lub taką, która jakoś specjalnie zapadła mu w pamięć. Miłego oglądania i mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie. Cześć, jestem Karolina i jestem tu, by polecić Wam Zakon Drzewa Pomarańczy Samanthy Shannon. Jest to książka epic fantasy, która świetnie łączy tradycyjne elementy tego gatunku z nowoczesnymi rozwiązaniami. Główny wątek fabuły został zainspirowany legendą o świętym Jerzym, który zabił smoka. W książce cała historia toczy się naokoło nieuniknionej wojny ze smokami zachodu, którą przewodniczy najpotężniejszy z nich Feryder. Całą akcję możemy obserwować z punktu widzenia kilku głównych, świetnie wykreowanych bohaterów, którzy są przedstawicielami różnych religii, krajów czy statusów społecznych, co daje czytelnikowi kilka punktów widzenia. Moim zdaniem największym plusem tej książki jest świat stworzony przez autorkę. Akcja toczy się tutaj na dwóch kontynentach, wschodnim i zachodnim. Shannon, tworząc je, inspirowała się znanymi nam kulturami, połączyła wszystko jednak w spójną i oryginalną całość. Każdy kraj czy kontynent mają swoje oddzielne religie, kultury, historie, a wszystko to jest przedstawione w naprawdę bardzo ciekawy sposób. Mam nadzieję, że wszystkim, którzy sięgną po tą książkę, spodoba się ona tak bardzo jak mi. Cześć, mam na imię Karolina i każdemu, kto podczas czytania lubi przeżywać historię wraz z ich bohaterami, gorąco polecam Samotność w sieci Janusza Leona Wiśniewskiego. Nie jest to zwyczajny romans, jakich wiele, ale książka, która porusza różne życiowe problemy i rozterki, z jakimi nawet sami możemy się spotkać w naszym życiu, przez co bardzo intensywnie działa na emocje. Wzbudza wiele zarówno pozytywnych, jak i negatywnych odczuć. Główny wątek dotyczy miłości dwojga ludzi, wrażliwego mężczyzny oraz nieszczęśliwej w małżeństwie kobiety. Romans rozgrywa się głównie w przestrzeni internetowej. Samotność w sieci to książka nie tylko o głębokich uczuciach, ale także o trudnej sztuce podejmowania wyborów między tym, co dla nas ważne, a naszymi marzeniami i pragnieniami. Także każdemu, kto lubi tego typu literaturę, gorąco polecam. Hej, jestem Adam, a to są kolejne wierne opowieści po zmroku Edwina Schwarza. Zwykle staramy uniknąć się sytuacji, które mogą wywoływać strach, a jednak wciąż opowiadamy sobie niesamowite historie. Na przykład o przedwczesnym spotkaniu ze śmiercią, o smacznych potrawach z ludzkiego mięsa, czy o tajemniczym psie. Książka jest, jak sama nazwa wskazuje, jest gatunkiem grozy. Jest połączeniem klimatu ze serialu Stranger Things z motywami znanymi z klasyk opowieści grozy Stephena Kinga. Książkę serdecznie polecam ludziom, którzy chcą poczuć dreszczyk emocji i także fanom gatunku grozy. Hej, mam na imię Edyta. Dziś chciałbym Wam polecić książkę Andrzeja Pilipiuka, Carpe Diem. Jest to 9 tom cyklu Oblicza Wędrowycza. Opowiada zarówno ta, jak w ogóle cały cykl, opowiada o Jakubie Wędrowyczu, egzorcyście nieustraszonym, bimbrowniku w gumofilcach. Akcja wszystkich książek dzieje się w Wojsławicach. Andrzej Pilipiuk stworzył postać filozofa, który oscyluje momentami w stronę dziwaka, dowcipnisia Polaka, który potrafi, ale którym też się chce. Ponadto Jakub jest niebywałym altruistą, za pomoc światu oczekuje niewiele, bo tylko dobrego słowa i dobrego trunku. W tej konkretnej książce możecie dowiedzieć się, jak z Baby Jagi stworzyć broń zagłady, jakie zagrożenia może nieść za sobą świętowanie Dnia Przytulenia oraz co wspólnego ma syndrom sztokholmski i samogon. Jeśli chcecie się tego dowiedzieć, a wiem, że chcecie, zajrzyjcie do tej i do całej serii. Serdecznie polecam.